Witam Was wszystkich. Przede wszystkim witam Pana Profesora, dziękuję, że się udało i nam spotkać i że Pan Profesor chce się z nami, z rodzicami i opiekunami dzieci chorych onkologicznie podzielić z takim trudnym, ale ważnym tematem. Więc przedstawiam Wam wszystkich Pana Profesora Szymona Skoczynia, który jest kierownikiem Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Uniwersytecie Jagiellońskim, Kolegium Medicum, Instytucie Pediatrii w Krakowie. Tak jest, długie wprowadzenie. Ale mam nadzieję, że się wszystko zgadza. Temat dzisiejszy o badaniach klinicznych jest trudny, ale postaramy się przejść przez niego w taki sposób, żeby był zrozumiały, bo jest naprawdę i pasjonujący. Myślę, że dla każdego rodzica, który chce wiedzieć, jak te badania, co to są te badania kliniczne i wiele różnych aspektów z nim związanych i po co w ogóle one są w onkologii dziecięcej się pojawiają. Ja podpowiem także, z uwagi na ograniczoną ilość czasu, my będziemy mieli takie możliwość zadawania pytań od sali, od Was i tu podpowiem, jest taka moja podpowiadajka, plansza, która pokazuje, żeby zadać pytanie w takim trybie, który potem ja mogę pokazać, to pytanie na koniec, to trzeba zadać, zaznaczyć taką ikonkę ze znakiem zapytania przy czacie, a potem te pytania na koniec pokażę i Pan Profesor będzie na nie odpowiadał. I będzie potrafił. Jestem przekonana, że jakoś chyba nie pozostawimy nikogo bez odpowiedzi. Więc zacznijmy od takiego odczarowania trochę samego terminu badań klinicznych, bo rodzice myślę, że często boją się samego tego hasła i boją się, że udział dziecka, ich dziecka w badaniu klinicznym to jest tak naprawdę eksperymentowanie na nim i niesie ze sobą ogromne ryzyko, a więc czy badania kliniczne to jest to eksperyment medyczny i należy się go bać, czy to jest to samo? No przede wszystkim trzeba pamiętać, że żeby wprowadzić badanie kliniczne w populacji dziecięcej, muszą być spełnione bardzo restrykcyjne kryteria. Co zresztą powoduje, że bardzo często leki, które są już dawno wprowadzone i uznane za skuteczne w onkologii dorosłych, niestety do onkologii dziecięcej nie docierają. Jest, jak jeżeli się porówna ilość leków, które stosuje się w onkologii dorosłych w stosunku do nowoczesnych leków, które stosuje się w onkologii dziecięcej, no to jest ogromna przepaść tak naprawdę. I teraz, ponieważ jak Państwo dobrze wiecie, wprowadzenie leków przez firmę farmaceutyczną na rynek to są ogromne środki finansowe i też jeżeli porównamy ilość pacjentów chorych na nowotwory w populacji dorosłych i w populacji dziecięcej, to jak się rozglądniemy dookoła siebie, to oczywiście tych osób chorych na nowotwory jest bardzo dużo w populacji dorosłej, a bardzo mało, na szczęście zresztą, w populacji dziecięcej. W związku z tym w firmie farmaceutycznej bardziej opłaca się testować i wprowadzać leki w populacji dorosłych, dlatego że wtedy ma dużo większą szansę na to, że środki, ogromne zresztą środki, które firma płaci, żeby wprowadzić dany preparat na rynek, szybko się zwrócą w przypadku, kiedy będą te leki zastosowane w populacji dorosłych. Na szczęście niedawno wyszedł przepis w Unii Europejskiej, który obliguje firmy farmaceutyczne do tego, że jeżeli dany preparat jest stosowany w populacji dorosłych, musi również być przebadany i zarejestrowany w populacji dziecięcej. Dzięki temu w tej chwili częściej firmy farmaceutyczne doprowadzają do tego, że leki te badane są również w populacji dziecięcej. I tak naprawdę, no oczywiście jak Państwo dobrze wiecie, my stosujemy terapie standardowe w całej Europie. Właściwie wszystkie nowotwory w przypadku populacji dziecięcej leczymy w oparciu o dobrze sprawdzone europejskie protokoły. Natomiast no, coraz częściej wchodzą innowacyjne, nowoczesne leki, które najpierw próbuje się podawać w tej populacji, której nie udało się uzyskać dobrych wyników tymi standardowymi protokołami,
w nadziei na to, że uratujemy dzieci stosując te nowoczesne, innowacyjne terapie. Jeżeli widać, że te preparaty w przypadku dzieci działają w tych populacjach, prawda, dzieci, których ta pierwsza linia terapeutyczna się nie udała, wtedy wprowadza się te preparaty już od razu na samym początku, zaraz po rozpoznaniu choroby, dlatego że bardzo często jest sytuacja taka, że te nowoczesne terapie są dużo mniej toksyczne, a dużo bardziej skuteczne w stosunku do tych konwencjonalnych sposobów leczenia. I w związku z tym no, mamy dużą nadzieję na to, że dzięki tym przepisom Unii Europejskiej te nowoczesne, najlepsze, najmniej toksyczne i bardzo skuteczne preparaty będą również wprowadzone w populacji dziecięcej. Dlatego nie należy się obawiać, jeżeli jest taka propozycja, żeby taki preparat zastosować. Bo one są też, tutaj tak jakby cofnę się kroczek do tyłu, bo chodzi też o wprowadzenie w badaniach, czy używanie w badaniach klinicznych leków, które są przebadane. I żeby wprowadzić ten lek do użytku, on przechodzi bardzo, to już pan profesor mówił, to są bardzo duże nakłady finansowe, ale to także się wiąże z ilością, to się nazywają fazy badania klinicznego, to są te różne etapy i to trwa rzeczywiście długo, zanim ten lek zostanie wprowadzony w ogóle do protokołu, to jakby pan w paru zdaniach mógłby powiedzieć, jak przebiega to badanie kliniczne, bo ono ma swój już chyba ustandaryzowany schemat, że są kolejne fazy, są rodzaje tych badań klinicznych. To tak w ogóle w skrócie, żeby pokazać rodzicom, jak skomplikowany jest proces przejścia leku przez te fazy i zaakceptowania i wdrożenia potem do leczenia. To jak to wygląda ten proces? Przede wszystkim, tak jak pani wspomniała, mamy tak zwane komercyjne badania kliniczne i niekomercyjne badania kliniczne. W przypadku, kiedy są to komercyjne badania kliniczne, to jest ten proces, o którym wcześniej powiedziałem, że firma jest zobligowana do tego, żeby wprowadzić lek, który jest skuteczny w populacji dorosłych, na rynek również czy do użytku dla populacji dziecięcej. W związku z tym firmy zgłaszają się do jednostek, które tych pacjentów leczą, z zapytaniem takim, czy dana jednostka zgodziłaby się na to, żeby ten preparat zgodnie z określonym protokołem wprowadzić w populacji dziecięcej. I druga grupa to są badania niekomercyjne, gdzie firma nie korzysta, prawda, z tego, że lek będzie wprowadzony. Natomiast wiemy dobrze wtedy, że preparat jest skuteczny, natomiast powstają protokoły europejskie, które są w fazie sprawdzania, prawda? Jeżeli Państwo popatrzycie na ostrą białaczkę limfoblastyczną, to tak naprawdę my leczymy protokołem, tym samym protokołem europejskim od lat tak naprawdę w sumie wczesnych 70. I oczywiście nie leczymy tym samym, dokładnie strukturalnie takim samym protokołem cały czas, tylko w tych protokołach wprowadzało się pewne zmiany, sprawdzało się, czy one są skuteczne. Jeżeli były skuteczne, to te zmiany zostawały w tym protokole. Następnie małym krokiem znowu wprowadzało się kolejne zmiany i w ten sposób nadbudowywało się protokoły. I jak Państwo wiecie, jeżeli wyleczenia w latach 60. to były pojedyncze dzieci, które byliśmy w stanie wyleczyć, to aktualnie w całej onkologii dziecięcej jesteśmy w stanie wyleczyć powyżej 80%. I to właśnie dzięki temu, że te drobne, powolne zmiany schodkowe były wprowadzane do tych protokołów. I właśnie na tym polegają te takie uniwersyteckie, europejskie badania, że te protokoły się unowocześnia, dodając pewne elementy terapii, które wiemy dobrze, że są terapiami skutecznymi. Teraz jeszcze jest jedna rzecz, którą trzeba powiedzieć. Trzeba powiedzieć, że zanim zostanie wprowadzony protokół do terapii dziecięcej, on po pierwsze musi być zatwierdzony przez na przykład uniwersytet, w którym takie badanie się prowadzi. Musi być zatwierdzony przez całą grupę tak zwanych sponsorów badania, czyli osoby, które będą finansować i kontrolować sposób prowadzenia tego protokołu, czy jest ściśle zgodny z tym, jak ten protokół został zaplanowany. I również w tej sytuacji, jeżeli pojawiają się jakieś powikłania po zastosowaniu tej terapii,
te powikłania, jeżeli są istotne, w ciągu 24 godzin muszą być zgłoszone do sponsora tego protokołu i następnie zbiera się od razu komisja, która decyduje, czy można dalej prowadzić tą terapię, czy też natychmiast należy zatrzymać w całej Europie prowadzenie tego protokołu. Co więcej, zanim się wprowadzi protokół w danym kraju, ten protokół musi być zatwierdzony przez miejscową komisję, tak zwaną komisję bioetyczną, gdzie jest cała grupa osób związanych z medycyną i również niezwiązanych z medycyną, specjalistów w różnych dziedzinach, którzy prześwietlają, jak ten protokół został zbudowany, czy zostały spełnione wszystkie przepisy dotyczące informowania rodziców i pacjenta, jeżeli jest pacjentem powyżej 13 roku życia, to również musi być w pełni poinformowany o tym, na czym ten protokół polega i również czy są spełnione wszystkie wymogi dotyczące ośrodka, czy dany ośrodek ma odpowiednich specjalistów, którzy ten protokół mogą przeprowadzić. Tego typu badanie kliniczne jest bardzo ściśle monitorowane. I teraz wracając jeszcze do faz protokołu. Tak jak mówiliśmy na początku, jeżeli jest informacja taka, że jakiś lek jest bardzo skuteczny, najczęściej bardzo skuteczny w onkologii dorosłych i wiemy, w jakich grupach nowotworów on jest stosowany, to jeżeli okazuje się, że stosowane przez nas do tej pory terapie nie dały dobrego efektu. Wiecie Państwo, że niestety, mówimy 80% w całej onkologii jesteśmy w stanie pacjentów wyleczyć, z czego jasno wynika, że 20% to jest grupa, której wyleczyć nie jesteśmy w stanie. Dla nich głównie szuka się tych leków, ale kwestia... nie tylko, bo tutaj pan profesor, dobrze, przepraszam, że przerwę, dobrze, że mówił, bo dla tej 80% dzieci, które będą wyleczone, te nowe terapie mają też na celu zmniejszyć toksyczność leczenia, więc to też jest bardzo ważne. To nie zostawia się ich samym sobie, że oni już będą z tymi starymi protokołami leczone, tylko te nowe zmiany w protokołach też dotyczą tych, jakby tego podstawowego leczenia, które może ograniczyć toksyczność. Dokładnie, ale tak jak mówiłem, to jest właśnie ta kwestia, że niepowodzenie polega na, są dwie ścieżki niepowodzenia. Jedna sprawa, dziecko zareagowało na leczenie, prawda, nowotwór się stopił, weszliśmy w całkowitą lub częściową remisję, czyli albo całkowicie wszystko zniknęło, albo zniknęła duża część tego guza i mamy nadzieję, że wszystko się dobrze zakończy, po czym nagle pojawia się odrost albo wznowa choroby, prawda, czyli od nowa cała choroba wybucha. I druga możliwość niepowodzenia jest taka, że wprowadzamy tą standardową terapię od samego początku i od samego początku pacjent w ogóle nie reaguje na to leczenie. Czyli tak, w tym momencie jest oporny, tak, na to leczenie. Jest oporny na leczenie. I w tym momencie stajemy wobec faktu, co mamy zrobić. Albo siadamy, prawda, z rodzicami i mówimy, proszę Państwa, no niestety nie jesteśmy w stanie zrobić już nic więcej. Jedyne, co możemy Państwu zaproponować, to tak zwaną terapię paliatywną, czyli terapię, która przede wszystkim zabezpieczy to, żeby dziecko nie cierpiało, prawda, żeby mogło spędzić jak najwięcej czasu w domu w jak najlepszym komforcie. Albo jest sytuacja taka, no jest dostępny w świecie preparat, który u dorosłych jest preparatem skutecznym i proponujemy Państwu, może spróbujmy u dziecka zastosować ten preparat, licząc na to, że akurat, prawda, zadziała i uda się pacjenta wprowadzić w remisję choroby, na przykład w białaczce po wprowadzeniu w remisję choroby wykonać allogeniczne przeszczepienie komórek krwiotwórczych. Co więcej, pamiętajcie Państwo, że choroby nowotworowe, tak jak zaczęliśmy na początku, są chorobami u dzieci są chorobami bardzo rzadkimi. I teraz jest sytuacja taka, że jeżeli mamy te 20% niepowodzeń leczenia, to w pewnych jednostkach chorobowych to są pojedyncze dzieci, na przykład jedno dziecko w Polsce, jedno dziecko we Francji, jedno dziecko w Niemczech, prawda? I w związku z tym tak naprawdę jest bardzo trudno uruchomić takie porządne badanie dla jednego dziecka. W związku z tym to, co proponuje się na świecie, to
łączy się te ośrodki, prawda, w ten sposób, żeby albo rozesłać ten protokół terapeutyczny do tych wszystkich miejsc, gdzie takie dziecko się znajduje i włączyć te dzieci do jednego protokołu terapeutycznego, a druga opcja jest taka, która w tej chwili organizuje się coraz bardziej i to nie tylko w Europie, ale powstaje most transatlantycki, także dzieci w Stanach Zjednoczonych i w Europie będą jednakowo traktowane i będzie sytuacja taka, że jakiś ośrodek gdziekolwiek w Europie czy w Stanach Zjednoczonych ogłasza, że wszystkie dzieci z takim problemem mogą leczyć się w tym ośrodku, czyli przylecieć do Stanów Zjednoczonych albo do Europy. Co więcej, jeżeli taki ośrodek zostanie otwarty, to wszystkie koszty związane z terapią zostaną pokryte, prawda, w tym ośrodku, także pacjent ani rodzice nie będą płacić żadnych, prawda, kwot finansowych związanych z terapią. Co więcej, wszelkie koszty transportu pacjenta i rodziny, matki, prawda, lub ojca, albo matki i ojca, zostaną pokryte w ten sposób, że bezpłatnie, prawda, pacjent zostanie dowieziony tam na miejsce, tam będzie przygotowane miejsce hotelowe i miejsce w szpitalu, także wszystkie koszty zostaną pokryte. I na to bardzo liczymy, dlatego że jak Państwo wiecie, w przypadku takich pojedynczych sytuacji naprawdę bardzo często trudno jest, żeby znaleźć właściwą formę terapii. Czyli to też dotyczy, bo tu rodzicom się wydaje, że w niektórych obszarach Polska jest na szarym końcu, że jesteśmy daleko za Europą albo za światem, a tych problemów uruchomienia badań klinicznych chociażby w Polsce, to co pan profesor mówił, jest dużo, chociażby w związku z tym, że jako grupa dzieci z nowotworami to jest grupa bardzo nieliczna, a ta grupa, która w ogóle wymaga zindywidualizowanego leczenia i tych takich najnowszych leków, terapii, które ratują życie, bo nie zadziałała podstawowa terapia, jest jeszcze mniej, więc tak naprawdę te wszystkie badania kliniczne powinny być, a znaczy już są i jakby Polska do tego coraz szerzej jakby dołącza, do tych badań klinicznych międzynarodowych, tak? Jeśli dobrze tak rozumiem. I Polska jest też członkiem grup roboczych, pracuje, bo też nie wszyscy wiedzą, że właśnie bardzo prężnie onkolodzy polscy, między innymi pan profesor, ale wiele innych, czyli właściwie przedstawiciele wszystkich klinik dziecięcych, onkologii dziecięcych, są członkami międzynarodowych stowarzyszeń, organizacji, które w sobie łączą te grupy robocze pracującymi nad badaniami klinicznymi dla danych nowotworów. Jeśli to dobrze nazywam, pan profesor może mnie podeprzeć jeszcze nazwami, jak dokładnie te grupy robocze się nazywają, ale warto powiedzieć, że to się dzieje. To nie jest tak, że polscy onkolodzy siedzą tylko w Polsce i dumają, co tu zrobić, jak się nic nie da zrobić, tylko te konsylia są międzynarodowe. Dobrze tak, rozumiem? Tak, trzeba pamiętać o tym, że onkologia dziecięca w ogóle przoduje w świecie i w Polsce, jeżeli chodzi o organizację swoich działań. Tak naprawdę u nas bardzo wcześnie po choćby Stanach Zjednoczonych powstała jednolita polska grupa pediatryczna do spraw leczenia nowotworów. Najpierw była to do spraw leczenia białaczek i chłoniaków, która zorganizowała wszystkie duże ośrodki onkologii, hematologii dziecięcej i bardzo wcześnie w tych wszystkich ośrodkach wprowadzane były protokoły właśnie w oparciu o najlepsze doświadczenia ośrodków międzynarodowych. Początkowo była sytuacja taka, jak Państwo wiecie, pamiętacie, byliśmy troszkę za żelazną ścianą i polegało to na tym, że po prostu kopiowało się schematy protokołów, które powstawały w najlepszych ośrodkach onkologicznych w świecie i te schematy wprowadzano w Polsce i dzięki temu uzyskiwaliśmy naprawdę porównywalne wyniki już od lat wczesnych 80. porównywalne w stosunku do innych ośrodków w świecie. W tej chwili i to zresztą zostało wykorzystane, dlatego że kiedy otworzyła się Europa w całości, myśmy powiedzieli, proszę Państwa, my jesteśmy już dawno zorganizowani w jednolity organizm, czyli później powstało z tego, prawda, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Mamy sieć, w związku z tym, jeżeli jest ten sugerowany bardzo dobry protokół terapii dla danej
tego typu nowotworu gdziekolwiek w Europie. Jesteśmy w stanie go wprowadzić błyskawicznie w Polsce, we wszystkich ośrodkach naraz. I to przekonało europejskie ośrodki i tych właśnie szefów programów i w bardzo krótkim czasie w większości jednostek chorobowych, tak w białaczkach, jak i w chłoniakach, jak i w nowotworach litych, weszliśmy do tych struktur europejskich i te jednolite programy zostały wprowadzone. Widziałem tutaj gdzieś na boku hasło guzu w mózgu. Tak jest faktem. Tak, to jest chyba najbardziej zainteresowana grupa, jeśli chodzi o innowacyjne leczenie i wprowadzanie badań klinicznych w Polsce u dzieci. Trudno się dziwić z dwóch powodów. Po pierwsze, że guzy mózgu są po białaczkach na drugim miejscu, jeżeli chodzi o częstość występowania tych nowotworów, więc tych dzieci mamy w każdym ośrodku sporo. A druga sprawa, wiemy dobrze, że to są pacjenci, którzy wymagają szczególnych protokołów terapeutycznych, a przede wszystkim również szczególnej uwagi i tak naprawdę zespołu onkologów dziecięcych wyspecjalizowanego w prowadzeniu tego typu jednostek chorobowych. Pamiętam mój staż w Bostonie, w Dana-Farber Cancer Institute. Pierwszy raz byłem tam w 1994 roku i tam właśnie już wtedy podkreślano, że guzy mózgu wymagają tego osobnego, bardzo wyspecjalizowanego zespołu, który się dobrze zna na prowadzeniu tych jednostek chorobowych. Prawda jest taka, że byliśmy za te protokoły guzów mózgu, bo jak Państwo wiecie, w Polsce koordynują poszczególne jednostki chorobowe, poszczególne, nazwijmy to, ośrodki czy miasta. Jak Państwo wiecie, guzy mózgu koordynował ośrodek warszawski, myśmy stosowali protokoły tego ośrodka. Od stosunkowo krótkiego czasu weszliśmy do struktur europejskich, również jeżeli chodzi o guzy mózgu. W tej chwili w przypadku guzów mózgu mamy taki, jak my to nazywamy, tumor board. Między innymi dzisiaj było przypomnienie o terminie takiego spotkania. To jest spotkanie specjalistów całego świata, gdzie omawia się po pierwsze, jak postępować w poszczególnych podtypach guzów mózgu. Jak Państwo wiecie, szczególnie ci, którzy leczą własne dzieci, tych podtypów guzu mózgu jest sporo, dlatego że nowotwory mózgu mogą wywodzić się z każdej tkanki, która składa się na, prawda, strukturę mózgu, więc tych podtypów jest dużo. I po pierwsze omawiamy najlepsze sposoby leczenia na tych właśnie spotkaniach, a druga sprawa, przedstawiamy poszczególne dzieci, które rozpoczynają leczenie i ustalamy, jaki protokół terapeutyczny dla tego konkretnego dziecka będzie najlepszy. Jest jeszcze jedna ważna sprawa, jak Państwo pewnie zwróciliście uwagę, w guzach mózgu zaczynają się w tej chwili pojawiać możliwości badań również genetycznych, które lepiej nam określają, z jakim podtypem nowotworu mamy do czynienia. Więc w związku z tym, na podstawie właśnie tych badań, lepiej w tej chwili jesteśmy w stanie dostosowywać terapię do rodzaju nowotworu. Więc w tych chorobach również bardzo dużo się w tej chwili dzieje i myślę, że już w krótkim czasie będziemy w stanie również w tych kwestiach uczestniczyć. Problem patomorfologów. Profesor tu czujnie, tak, już czuwa. Kątem oka, prawda, patrzę na tą kwestię. To ogromny problem, nie tylko w Polsce, ale w całym świecie. Niestety stosunkowo niewielka grupa lekarzy chce się specjalizować w tej kwestii. Jak Państwo wiecie, patomorfologowie to są te osoby, które dostają tkankę guza z bloku operacyjnego i następnie wykonują, po pierwsze przecinają ten materiał, mrożą go, utrwalają go, przecinają na bardzo wąskie skrawki i następnie kładą, prawda, barwią na różne sposoby i kładą pod mikroskop i patrzą, prawda, z jakim typem nowotworu mamy do czynienia. Dodatkowo jeszcze w nowoczesnej patomorfologii dochodzą jeszcze badania immunologiczne, które określają, jakie białka znajdują się na powierzchni tych komórek i badania właśnie te, o których mówiłem, genetyczne, i ten cały zestaw, prawda, badań pozwala na to,
że patomorfolog nam mówi, to jest taki typ nowotworu, a jak Państwo wiecie, w przypadku guzów, w przypadku nowotworów dziecięcych, my leczymy w zależności od tego, protokół terapii dostosowujemy do rodzaju tkanki, z jaką mamy do czynienia. Często ten również problem z patomorfologami, czy to jest problem, że tak powiem, kadrowy? To jest problem przede wszystkim kadrowy. Mhm. Niestety jest kłopot też taki, że ta grupa patomorfologów, która się świetnie zna na onkologii dziecięcej, wchodzi w wiek niestety emerytalny, a nie ma za plecami następców. W związku z tym no jest z tym ogromny problem i często jest sytuacja taka, pamiętajcie również Państwo, że jeżeli my mamy odpowiedź na przykład od patomorfologów z naszego ośrodka krakowskiego, to my zawsze wysyłamy również badanie weryfikujące, jest to powszechnie w świecie ustalone, że żeby mieć pewność, z jakim nowotworem mamy do czynienia, wysyłany jest materiał przynajmniej do dwóch ośrodków konsultujących, a w przypadku, kiedy jeszcze jest różnica zdań, co może się zdarzyć, bo często jest taka sytuacja, że obraz guza jest obrazem niejednoznacznym i patomorfolodzy mają wątpliwości, z jakim nowotworem mają do czynienia, no mamy jeszcze różne możliwości wysyłania tego materiału za granicę. No, podobną sytuację mieliśmy ostatnio w ośrodku krakowskim, ogromna rzadkość guz serca, prawda, najpierw biopsja guza wykonana, dwa ośrodki powiedziały, że postawiły inne rozpoznanie, była decyzja usunięcia guza, zresztą bardzo trudny zabieg, dlatego że 2/3 guza bo ten pacjent dalej jest jeszcze w leczeniu, jest wrośnięta w struktury serca, także udało się 1/3 tego nowotworu usunąć i znowu wysłany materiał do dwóch ośrodków. No ostatecznie po tak naprawdę kilku miesiącach potwierdziliśmy to pierwotne rozpoznanie, które ustaliliśmy. Oczywiście pacjent miał włączoną terapię zgodnie z tym pierwotnym rozpoznaniem, ale też dobrze Państwo wiecie, jak trudno jest prowadzić leczenie, kiedy nie mamy 100% pewności, że z tą tkanką mamy do czynienia. Co więcej, nawet wysyłaliśmy do Berlina ten materiał, żeby potwierdzić to rozpoznanie. I często właśnie w guzach mózgu mamy ośrodki zagraniczne, do których od razu wysyłamy materiał, żeby również te ośrodki zagraniczne potwierdziły rozpoznanie. Także z patologią mamy duży problem. Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej dyskutuje tę kwestię od dłuższego czasu. Staramy się wśród naszych rezydentów, czyli tych młodych lekarzy, którzy przychodzą do nas, prawda, na staże zaraz po, znaczy w pewnym okresie po zakończeniu studiów, spróbować znaleźć właśnie takie osoby, które chciałyby podjąć się właśnie pracy w zakładach patologii. No i musimy na pewno tą kwestię rozwiązać. Jest jeszcze jeden problem, o którym Państwo pewnie dobrze wiecie, że ponieważ za granicą są nieco lepsze warunki pracy i zarabiania, w związku z tym bardzo duża grupa naszych specjalistów opuściła nasz kraj i w związku z tym pojawiła się dziura, o której mówimy. No, no jest z tym duży problem. Wchodzą też tak naprawdę problemy finansowe i w zależności i w zakresie kadry, czyli gdyby były lepsze finansowania, to by było lepiej pewnie z kadrą, ale to nie wiem, czy tu też jest racja, nie wiem, bo tak naprawdę badania molekularne, tak, i guza, i też chociażby w białaczkach molekularne, też komórek nowotworowych, są często elementem też tych badań klinicznych całego protokołu, jeśli dobrze rozumiem. I tu też może być problem z finansowaniem, że jedno badanie kliniczne obejmuje jakiś tam zakres tych badań, a inne nie. I czy tu też problem finansowy jest samym tak jakby procesem leczenia, no bo proces leczenia zaczyna się już od diagnostyki, a elementem diagnostyki też jest właśnie ta patomorfologia, te badanie genetyczne komórek i tak jak tu pan profesor mówił o tym, nie tylko kadra, ale może też być problemem chyba finansowanie tych badań. To znaczy sytuacja w Polsce wygląda w ten sposób, znaczy po pierwsze, tak jak pani słusznie powiedziała, nie ma w tej chwili praktycznie protokołu terapeutycznego jakiegokolwiek nowotworu, który by nie wymagał wykonania precyzyjnych badań genetycznych na początku.
I na podstawie tych wszystkich badań my jesteśmy w stanie powiedzieć nie tylko jaki typ mamy nowotworu, ale jakie mamy szanse, że zastosowanie danego typu protokołu da nam, prawda, duże efekty terapeutyczne. Więc w związku z tym w tej chwili no jest to wymóg każdego protokołu. Teraz kolejna kwestia jest taka, nastąpiły ogromne zmiany w Polsce. Pewnie Państwo wiecie, że powstało takie duże centrum genetyczne w Łodzi. Pan profesor Młynarski tym centrum kieruje i w bardzo dużej części nowotworów my wysyłamy materiał właśnie do Łodzi. Są świetnie wyposażeni, dostali duże środki na to. Jest to laboratorium na najwyższym światowym poziomie. Oncolab, tak? To o to. Oncolab, dokładnie o nim mówimy. Wspierany, wiem, że też przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Też powiedzmy, że to nie tylko państwo wyposaża te laboratoria, ale tu jest bardzo duży udział tak naprawdę społeczeństwa i organizacji, które pomagają w tym. Dokładnie. I teraz tak jak mówiliśmy, poszczególne ośrodki onkologii i hematologii dziecięcej koordynują badania, ale również w ramach tej koordynacji te ośrodki również zapewniają badania również genetyczne. Na przykład Kraków koordynuje ostrą białaczkę mieloblastyczną i nasze laboratorium genetyczne jest referencyjne dla całej Polski. Materiał spływa. I my również te badania wykonujemy i te wyniki rozsyłamy po całej Polsce. I na przykład Warszawa jest ośrodkiem i ma być ośrodkiem referencyjnym dla guzów mózgu. I tam Panie profesorze, przerwę. Co to znaczy ośrodek referencyjny? Bo jakby to się pojawia co jakiś czas i rzeczywiście mówi się, że ośrodki referencyjne to są te, które mogą sprawdzać wiarygodność albo czy to jest druga opinia, że tak powiem, jakichś tam badań. Ale co to znaczy? Bo tutaj mówimy o tej kolejnej, że się referencyjnie otwiera dla guzów mózgu. Co to znaczy? Tak, to znaczy jest sytuacja taka, że jest pewien podstawowy panel badań, który wykonuje się w każdym ośrodków onkologii, praktycznie każdym ośrodku onkologii dziecięcej w Polsce. Natomiast jest pewien zestaw bardzo drogich badań, których tak naprawdę no, nie ma zresztą sensu, żeby każdy ośrodek wykonywał, prawda, kilka badań w roku, bardzo drogich, tylko lepiej jest wtedy budować nowoczesne, dobrze zorganizowane centra, które dla danego rodzaju nowotworów będą te badania wykonywać. I ten, nazwijmy to, tort genetyczny dla Polski został podzielony zgodnie z tym, gdzie te laboratoria do tej pory znajdowały się i to laboratoria wysoko certyfikowane, mające certyfikaty europejskie, które dla danych jednostek chorobowych wykonują te poszerzone, drogie badania. I w tym momencie jest sytuacja taka, że dużą część z tych badań wykonuje Łódź, pewną część wykonuje Kraków, pewną część wykonuje Warszawa i jest to część pewną wykonuje Lublin i jest precyzyjnie ustalone w każdym protokole, że tym ośrodkiem referencyjnym, czyli tym, do którego kierujemy te bardzo drogie badania, są konkretne ośrodki. Wtedy nie ma co do tego żadnej wątpliwości, tam się specjalizują, prawda, specjaliści w tych konkretnych jednostkach chorobowych i w związku z tym wykonujemy te podstawowe badania na miejscu i wysyłamy materiał do tych ośrodków zgodnie, prawda, z sugestią. Dodatkowo zazwyczaj jest również tak, że w protokole europejskim, tak jak na przykład w ostrej białaczce mieloblastycznej jest wpisane przez sponsora głównego, którym są Niemcy akurat w przypadku białaczki mieloblastycznej, pisane jest hasło takie, jeżeli ośrodek potrzebuje dodatkowej jeszcze super weryfikacji materiału, to tu już na pewno odpłatnie może wysłać ten materiał do konkretnego laboratorium, które w Niemczech na przykład, czy we Włoszech, czy prawda, w innym mieście w Europie, które się specjalizuje dla całej Europy w konkretnej jednostce chorobowej. Jeżeli jest jakaś potrzeba, są ogromne wątpliwości, proszę przesłać, prawda, do tego ośrodka materiał. I z takich opcji korzystamy w sytuacji, kiedy no nie jesteśmy w stanie tutaj ustalić tego rozpoznania mimo wszelkiego zastosowania metod na miejscu. Skąd wynika, bo tutaj też zerkam, to jeszcze jest ta dalsza część pytania o guzy mózgu, skąd wynika ten problem czasowy, bo wiem, że w niektórych jednostkach chorobowych jest reżim, jeśli chodzi o czas odpowiedzi wyników badań genetycznych dla danej jednostki, tam w ostrej białaczce limfoblastycznej dla niektórych tam jest nawet 7
dni, gdzieś jest 15, gdzieś jest 30, w zależności od tym, a w guzach mózgu tutaj rodzice zwracają uwagę, że nawet 2 miesiące mija, zanim zostaną wydane te uzyskane wyniki badań molekularnych, co wydaje się ogromnie długim okresem czasu dla dziecka, które pozostaje albo bez leczenia, albo bez właściwego, tego najlepszego, celowanego dla niego, dedykowanego dla niego leczenia. To co, jakie tutaj są problemy i czy są jakieś tam nadzieje na poprawę w takich? Znaczy przede wszystkim sytuacja wygląda w ten sposób, że jak Państwo wiecie, jest pewna różnica między, prawda, jeżeli porównamy białaczki i guzy lity. Prawda? W przypadku białaczek proces chorobowy jest niebywale dynamiczny. W krótkim czasie następuje progresja, narastanie szybkie nowotworu i również w krótkim czasie i po zastosowaniu terapii ten nowotwór znika. Najczęściej tak jest. Prawda? I teraz to, o czym mówimy, ta ocena szybkiej odpowiedzi na leczenie polega na tym, że w tych pewnych odstępach krótkich czasowych sprawdzamy, najpierw z grubnymi metodami, czyli na przykład punkcją szpiku, czy mamy odpowiednie ustępowanie. Najpierw morfologicznie nam ustępują komórki nowotworowe, następnie sprawdzamy w szpiku, czy znikają te komórki i wreszcie, kiedy już tych komórek jest bardzo mało widocznych w takich typowych zgrubnych badaniach, wykonujemy tak zwane oznaczenia choroby resztkowej, gdzie w organizmie poszukujemy tak naprawdę pojedynczych komórek nowotworowych i na tej podstawie oceniamy tak zwaną minimalną chorobę resztkową i sprawdzamy, czy te komórki jeszcze na tym etapie protokołu są i czy ten protokół jest skuteczny, czy nie. W przypadku guzów mózgu jest sytuacja troszkę inna. Te nowotwory wbrew pozorom rosną dużo wolniej w stosunku do białaczek. I teraz jest kwestia taka, że oczywiście materiał pobieramy i w takim wypadku chirurgia, jak zresztą jak Państwo wiecie, jest jedną z głównych metod leczenia w przypadku guzów mózgu, jeżeli tylko istnieje taka możliwość, żeby tę metodę zastosować. I następnie, kiedy mamy to rozpoznanie zazwyczaj jest no przynajmniej bardzo zbliżone do tego, z jakim typem nowotworu mamy do czynienia. Wbrew pozorom w przypadku guzów mózgu tych terapii nie mamy aż tak dużo różnych w stosunku do tego, jakby to porównać z białaczkami. Wprowadzamy ten protokół, który dla tego rozpoznania histopatologicznego postawionego na samym początku jest najlepszy i czekamy na potwierdzenie, prawda? I zazwyczaj jest sytuacja taka, że te protokoły działają, one są skuteczne, natomiast w sytuacji, kiedy mamy ewentualnie informację, że powiedzmy można by ten protokół nieco zmodyfikować, że szanse przy zastosowaniu pewnych innych preparatów w tym typie mogą być lepsze, zmieniamy ten protokół na następny. Tutaj w przypadku guzów mózgu zastosowanie terapii daje nam jednak trochę więcej czasu na to, żeby oczekiwać na ten wynik. Oczywiście nie powinny to być miesiące, a różnie to bywa, natomiast tak naprawdę musimy, biorąc pod uwagę całokształt, to o czym mówiliśmy, dostęp do patologów, próbować skracać te ścieżki maksymalnie i wydaje mi się, że teraz w związku z tym powstaniem tej europejskiej grupy ten dostęp do szybszych troszkę wyników histopatologicznych w guzach mózgu i także oceny, czy w tym typie nowotworu ten zestaw cytostatyków, który jest przewidziany protokołem, jest najlepszy, czy nie powinno się go zmodyfikować i wprowadzić pewne inne leki, które na przykład genetyka sugeruje, że mogłyby być w tym typie bardziej skuteczne, zaczyna być coraz krótszy ten czas oczekiwania na te wyniki, więc wydaje się, że będziemy tu mieli możliwość przyspieszenia również, choć tak jak mówię, nie jest to aż tak bezwzględnie konieczne, aż w takim tempie, jak to dotyczy chorób nowotworowych krwi.
Dobrze, zostawmy tą patomorfologię i badania genetyczne, bo też temat rzeka, a wróćmy do badań klinicznych. I tutaj zaraz się też widzę, że pojawia trochę temat, że niby ośrodek referencyjny jest i tam wiem, że też jest prowadzone badanie kliniczne, nawet bo tutaj rozmawiamy o DIPG. Jeśli dobrze kojarzę, rozpoczęto badanie w Centrum Zdrowia Dziecka pod koniec 2021 roku. Tam już jest kilkanaście dzieci chyba zrekrutowanych. I o tych badaniach klinicznych, które są prowadzone w Polsce, jeszcze wymienimy, jakie są, bo ich jest sporo. Natomiast jak wygląda sprawa, bo tu jest pytanie, jak są, jeżeli ośrodek Centrum Zdrowia Dziecka, który jest ośrodkiem referencyjnym, głównym dla guzów mózgu, prowadzi to badanie kliniczne, jeżeli dziecko jest zdiagnozowane w innym ośrodku, to do takiego pytania też podejdę, które mam na swojej liście. Jak może być zakwalifikowane do takiego badania, jeśli w danym ośrodku to badanie kliniczne nie jest prowadzone? Bo to pewnie nie dotyczy tylko DIPG, nie tylko guzów mózgu, ale też są pewnie inne tutaj. O neuroblastomie też warto powiedzieć, czyli jest dziecko zdiagnozowane przypadkowo, przypuśćmy w Szczecinie, gdzie też jest ośrodek onkologii dziecięcej i ma rozpoznanie takie, gdzie mogłoby być zakwalifikowane do badania klinicznego, ale ten ośrodek go jakby nie prowadzi, nie jest referencyjnym. Jak to wygląda między ośrodkami? Ta sieć ośrodków istnieje, ale nie wszystkie ośrodki są, jakby specjalizują się albo są, jakby prowadzą to badanie kliniczne. Czyli rozpoznanie i badanie kliniczne, jak dziecko połączyć z ośrodkiem? Żeby trafiło do tego badania klinicznego, do którego powinno trafić ze względu na rozpoznanie. Tak jak Państwo słusznie zauważyli, tych protokołów badawczych, badań komercyjnych, niekomercyjnych w Polsce jest bardzo dużo. I teraz wracamy do tej dyskusji, o której mówiliśmy, że w przypadku, kiedy mamy do czynienia z pojedynczymi dziećmi w pojedynczych ośrodkach, to zazwyczaj jest tak, że nie ma kompletnie sensu z punktu widzenia organizacyjnego, żeby w każdym ośrodku, który często się zdarza, że w ogóle takich dzieci w ciągu całego roku nie ma, żeby otwierać to badanie, bo to są duże koszty, no i też duży wysiłek organizacyjny. W związku z tym decyduje się właśnie, które ośrodki, zazwyczaj są to te większe ośrodki, które tych pacjentów rozpoznają więcej, i w które ośrodki w Polsce będą ten program otwierać. Jeżeli to jest większa grupa dzieci, to staramy się otwierać tak, żeby mniej więcej równomiernie był rozłożony dostęp do badań klinicznych, prawda, w całej Polsce, no bo też jest istotne dla rodziny pacjenta, żeby miała jak najbliżej, prawda, do swoich bliskich. Więc oczywiście ideałem byłoby to, żeby w każdym ośrodku onkologii dziecięcej w Polsce, jest ich przecież kilkanaście, więc wtedy każdy rodzic ma zazwyczaj 100, maksymalnie 200 kilometrów do danego ośrodka, żeby wszędzie można było, prawda, dziecko z chorobą nowotworową leczyć. Ale w tych pojedynczych przypadkach otwieramy w tych głównych ośrodkach protokoły badawcze. I teraz ustalono na spotkaniu Polskiej Grupy Pediatrycznej ostatnio, to była jesieni 22, że każdy ośrodek w Polsce umieści na stronie Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej informacje o tym, jakie programy badawcze są otwarte w tym miejscu konkretnie. To jest świetna wiadomość i myślę też odpowiada na pytanie tutaj z sali, gdzie rzeczywiście rodzic po diagnozie nie wie, że w ogóle ma możliwość jakby dostępu, jego dziecko ma możliwość do badań kliniczne. Także świetna informacja. Tak, też jest kwestia taka, żeby nie tylko rodzic, ale żeby lekarze, prawda, w poszczególnych ośrodkach, wszystkim, tak. Gdzie najbliższy jest taki ośrodek, gdzie taki pacjent z tą charakterystyką choroby nowotworowej będzie leczony. Wspomniana była neuroblastoma. Jak Państwo wiecie, my w Krakowie rozpoczęliśmy immunoterapię w neuroblastoma i przez długi czas byliśmy jedynym ośrodkiem, który leczył tych pacjentów immunoterapią. No i tak naprawdę przetrenowaliśmy to, że z całej Polski dzieci przyjeżdżały do nas, no i byliśmy w stanie zabezpieczyć, prawda, opiekę tym pacjentom. Później udało się otworzyć kolejne ośrodki. Wrocław działa prężnie. W tej chwili bardzo się przygotowuje Warszawa, przygotowuje się Gdańsk. Dzisiaj mieliśmy lekarzy z Gdańska, którzy się szkolili.
Warszawa również. I w związku z tym po pewnym czasie, prawda, tych ośrodków dołącza więcej i w takim wypadku ten dostęp do terapii jest coraz lepszy. Więc niewątpliwie w tych poszczególnych jednostkach, jeżeli Warszawa ma, prawda, jako jedyny ośrodek w Polsce otwarty program dla tej jednostki chorobowej, no to w takim wypadku oczywiście powinniśmy kierować te dzieci do Warszawy. No problem tylko polega na tym, żeby również udało się logistycznie to zapewnić, prawda, tą pomoc dla rodziców. Z tym jest duży problem, bo często jest tak, że oczywiście my przyjmiemy, prawda, dziecko. Akurat w przypadku naszych pacjentów my mamy, prawda, hotel McDonalda w Krakowie. Ewentualnie Warszawa to też nie wszędzie są. Teraz są 2 czy 3 w Polsce te domy. Ale też bywa tak, że rodzice wolą wynająć sobie gdzieś mieszkanie, prawda, w Krakowie i mieszkać osobno. No, jak Państwo wiecie, też jest problem w tej chwili w Polsce, biorąc pod uwagę wojnę, ogromną populację ukraińską, która przyjechała, żeby znaleźć te dobre warunki mieszkaniowe, prawda, kiedy dziecko razem z rodzicem czy rodzicami przenosi się na drugi koniec Polski. Więc tak naprawdę myślę, że to też jest pewne zadanie, o którym musimy pomyśleć również w Polsce. Tak jak mówiłem o tym projekcie, prawda, transatlantyckim, gdzie będzie w pełni zapewnione finansowanie, prawda, dla pacjentów, my musimy też to wsparcie organizować. Staramy się organizować to wsparcie poprzez fundacje różne, które, prawda, finansują tą pomoc w tym ustawieniu logistycznym, prawda, rodziny, która przejeżdża z dzieckiem na drugi koniec Polski. Więc tu musimy bardzo jednak uważać, bo nie dość, że taka zazwyczaj ciężka, prawda, często źle rokująca jednostka chorobowa, choroba nowotworowa u dziecka, nie dość, że, prawda, rodzice mają jeszcze dzieci w domu, jest kwestia zapewnienia tym pozostałym dzieciom opieki i na dodatek jeszcze, prawda, na czasami długie tygodnie przesunięcie dziecka razem z rodzicem albo rodzicami na drugi koniec Polski. No każdy sobie wyobraża, jakie to jest obciążenie organizacyjne i psychiczne dla całej rodziny, prawda, która się z tym boryka. Więc w związku z tym my tu musimy na pewno to duże wsparcie jednak zorganizować, żeby to się dało zrobić. Tak czy owak, wracając do kwestii, będą informacje na stronie, będzie można się zorientować, który ośrodek, prawda, taki program prowadzi i ewentualnie, prawda, zorganizować przejazd do tego ośrodka i tam prowadzić program terapeutyczny. Czyli rozumiem, że po tych ostatnich też debatach w ramach tutaj onkologów i ośrodków podczas zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, ta informacja poszła szerzej, więc lekarze będą poinformowani lepiej albo będą to mieli na wyciągnięcie ręki, te informacje dotyczące badań klinicznych w poszczególnych ośrodkach. Jest szansa, że dziecko zdiagnozowane w jednym z ośrodków, gdzie nie jest prowadzone badanie kliniczne, do którego powinno się zakwalifikować z uwagi na jednostkę chorobową, na rozpoznanie, powinno mieć zaoferowaną taką możliwość. Oczywiście to jest do decyzji rodzica, czy się zgodzi, czy nie, bo może ten problem logistyczny, jeśli chodzi o przeprowadzkę, zmianę miejsca, czy jakieś inne rzeczy blokują decyzję, natomiast na pewno rodzic powinien dostać informację o możliwości, że dla ich dziecka jest otwarte badanie kliniczne w danej jednostce i ono może być tam prowadzone. Czyli to, mam nadzieję, się też poprawi, jeśli chodzi o taką komunikację, bo to też rodzic, jeżeli dowie się po fakcie, że coś jest prowadzone, a mogłoby być zastosowane u dziecka, no to budzi się ogromna frustracja, dlaczego nie dostał tej informacji. Zaczyna czasem szukać gdzieś pomocy, także za granicą, bo wydaje mi się, że w Polsce właśnie, wystarczy. W tym kontekście chciałem powiedzieć, że właśnie ta, między innymi ta informacja musi docierać jak najszybciej do rodziców, no i przede wszystkim do lekarzy, dlatego że no niestety mamy do czynienia dość stosunkowo często ostatnio z sytuacjami takimi, że rodzice gdzieś na forach uzyskują informację, że jedyny ośrodek, który uratuje ich dziecko w tej konkretnej jednostce chorobowej, znajduje się gdzieś za granicą, prawda, bardzo daleko. I teraz jest kłopot tej natury, że nie dość, że to odłączenie od rodziny jest jeszcze, prawda, gorsze, bo wiąże się z przelotem na drugi koniec Europy,
Druga sprawa, że często rodzice tracą wszystkie środki zgromadzone finansowe na to, żeby zabezpieczyć, prawda, to dziecko i całą tą logistykę na miejscu. To okazuje się, że ośrodek, który mówił, że w 100% zapewnia to, że wyleczy, prawda, tego pacjenta, no oczywiście nie ma żadnego ośrodka w świecie, który w 100% jest w stanie cokolwiek zrobić. No i później, prawda, wracają ci zrozpaczeni rodzice, prawda, z kolejną progresją choroby i tak naprawdę zostają wobec sytuacji takiej, że stracili wszystko i na dodatek jeszcze tracą dziecko. Więc warto... Nie ma nerwów po drodze. No, oczywista tak, sprawa. I warto w takim wypadku zawsze sprawdzić, czy na terenie Polski jednak nie ma ośrodka, który jest wyspecjalizowany w tej jednostce chorobowej, który osiąga bardzo dobre efekty i tak naprawdę, że ten ośrodek, do którego za wszelką cenę ktoś chce ściągnąć nasze dziecko, czy na pewno, prawda, jest czymkolwiek lepszy w stosunku do tej terapii, która jest, prawda, na miejscu w Polsce. Bo tu, panie profesorze, przypomniała mi się taka kwestia z naszej rozmowy wcześniejszej, już to, że czasem rodzice trafiają na nieuczciwych pośredników, którzy wręcz wyłapują takie sytuacje, no bo są rodzice, którzy czasem piszą blogi, że jest choroba dziecka, więc nie jest trudno znaleźć takich rodziców rozpaczonych, którzy szukają pomocy w internecie, bo na przykład zakładają zbiórkę i są pośrednicy, którzy żerują na takiej rozpaczy rodziców i wręcz ich namawiają na podróże, że tak powiem, to są te podróże terapeutyczne i szukające najlepszych terapii. Ja nie mówię tylko o Europie, ale to czasem dużo dalej, są Chiny, są, nie wiem, jest Izrael i są to bardzo nieuczciwe procedery, z którymi no, trzeba walczyć, a tu co pan profesor mówi, czy informacja jest najważniejsza, to rozumiem, że jeżeli informacja idzie tutaj do lekarzy, że są te ośrodki, my jako rodzice, którzy też działają i na rzecz informowania i takiej rozszerzenia dobrej informacji też tu pomagamy, organizacje, które działają przy klinikach, też mogą tą tak jakby pilnować tej takiej informacji rzetelnej. Więc tutaj to chyba trzeba do wspólnej bramki grać i działać w tym, żeby rodzic miał jak najlepszy dostęp do informacji, co się dzieje w Polsce, bo konsultacje są międzynarodowe, jeśli chodzi o specjalistów w Polsce i naprawdę wiele rzeczy można załatwić tutaj, albo załatwić wręcz tak jak pan profesor mówi, zaraz otworzy się ten most transatlantycki, że ci rodzice, te dzieci, które rzeczywiście będą potrzebować konkretnego leczenia, będą wysyłane w ramach kosztów danego badania klinicznego w najlepsze miejsce na świecie. Przy czym oczywiście myślę, że wszyscy jesteśmy w stanie dobrze zrozumieć, z czego to wynika. Przecież dobrze wiemy o tym, że rozpoznanie nagłe, prawda, tak ciężkiej choroby u własnego dziecka, no powoduje to jest naturalna reakcja, że każdy z nas natychmiast szuka, gdzie najlepiej jest, największe mamy szanse na to, żeby to dziecko uratować. I prawda, rodzice kochający, prawda, swoje dziecko robią wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. Więc w związku z tym jest to w pełni zrozumiałe, natomiast no, jest zadaniem naszym, jako lekarzy, żeby uzyskać zaufanie, prawda, rodziców, pacjentów i naszych pacjentów, że to, co robimy dla nich, to jest najlepsza droga do wyleczenia tego dziecka, najbardziej optymalna, prawda, najmniej obciążająca. No i tak naprawdę, żeby ta współpraca była bardzo ścisła i żebyśmy razem wspólnie byli w stanie wypracować tą najlepszą drogę do wyleczenia. Mhm. Ale to też się dzieje między tutaj grupa guzów mózgu. Ja prowadzę grupę wsparcia dla rodziców chorych z białaczkami, chłoniakami. Jest grupa wsparcia rodziców dla neuroblastomy i to się dzieje. I widzimy, że na grupach ci doświadczeni rodzice, którzy już parę lat widzą, jak się zmieniają protokoły, dostęp do różnych leczenia, też uzupełniają tą wiedzę albo ten czasem właśnie ten stres rodziców łatwiej jest pokonać w rozmowie z drugim rodzicem. I te informacje się pojawiają, jakby rodzice też bronią tych informacji rzetelnych, starają się udostępniać je dalej, więc tu też widzę, że dobrą robotę robią. Że pani też podgląda na to. Chciałbym uprzejmie donieść, że bardzo ciekawe padło tutaj
stwierdzenie terapia uporczywa, prawda? W tej chwili właściwie to się nie używa terminu terapia uporczywa, tylko terapia daremna. I teraz jest problem tej natury, że jest kwestia taka, że oczywiście łatwo sobie wyobrazić kwestię taką, na przykład w białaczkę leczymy niektóre dzieci przez 2,5-3 lata w naszej klinice. Więc oczywiście w sytuacji wznowy choroby no jest to dla rodziców ogromne obciążenie, ale również jest to ogromne obciążenie dla personelu, który uwierzył już, że tak naprawdę to dziecko, z którym często jesteśmy związani praktycznie więzami prawie rodzinnymi, że to dziecko będzie wyleczone. I teraz jest kwestia taka, że no w onkologii dziecięcej chyba bardziej niż w onkologii dorosłych jest tendencja taka, że chcemy to dziecko uratować za wszelką cenę. I teraz problem polega na tym, kiedy trzeba powiedzieć dość, kiedy trzeba powiedzieć stop, prawda? Jest to ogromnie trudne. My staramy się dyskutować tą kwestię razem wspólnie, prawda, i z rodzicami, ale również z lekarzy na tych swoich omówieniach pacjentów. To wsparcie psychoonkologów jest nieocenione też. Tak, i też konsultujemy, prawda, gdzie się tylko da takie dziecko. No i też pamiętajcie Państwo o tym, o czym mówiliśmy na początku, że my cały czas liczymy na to, że pojawi się jakaś nowa terapia, która będzie zastosowana w tej konkretnej jednostce chorobowej. Tym bardziej, że jak Państwo popatrzycie choćby, jakie są ilości leków badanych w świecie, to są ogromne ilości i tak naprawdę ciągle coś nowego się pojawia. Ja od razu mogę przytoczyć pewien przykład, prawda, lata 80., kiedy zaczynałem pracę, piękna dziewczyna, 16-latka, przewlekła białaczka szpikowa. Wtedy mieliśmy pewne leki, które były w stanie spowolnić tą chorobę, więc zastosowaliśmy je i właściwie to jest taka dziwna choroba, że tam znikają wszystkie objawy. Natomiast to trwa wtedy, w tamtym okresie trwało przez jakiś okres czasu. Później na tych lekach zazwyczaj nastąpiło pogorszenie tej choroby i dzieci ginęły. Na marginesie jedynaczka młodych rodziców i kwestia tej natury, no co zrobić, żeby ją uratować. No, wtedy dopiero otwierano procedury przeszczepiania allogenicznego przeszczepiania komórek krwiotwórczych w świecie. No i myśmy zbierali pieniądze wtedy jeszcze w Londynie, żeby tą dziewczynę gdzieś przeszczepić. Planowaliśmy to przeszczepienie wykonać w Anglii. No i ponieważ już mijał jakiś okres czasu, kiedy prawdopodobieństwo, że to pogorszenie nastąpi, prawda, już ten czas minęliśmy, no to prosiliśmy Anglię, żeby to przeszczepienie przyspieszyła, żeby jak najszybciej to wykonać. Oni powiedzieli, nie mamy czasu, ale jest bardzo dobry ośrodek w Zagrzebiu, no i oni chcą tą dziewczynę wziąć. No to porozmawiałem z rodzicami, ustaliliśmy, no to okej, jadą do Zagrzebia. No nieszczęście się zdarzyło takie, że było to dziecko przeszczepiane wtedy, kiedy bomby spadały na Zagrzeb. No i praktycznie rzecz biorąc, w dniu wypisu do domu miała wracać do Polski, nastąpił krwotok do centralnego systemu nerwowego i ta dziewczyna zginęła. Ale cała ta moja opowieść zmierza tylko do jednej kwestii, że kilka lat później pojawił się tak zwany gliwek, prawda, czyli lek, który bierzemy doustnie, który blokuje kompletnie tą chorobę i tak naprawdę zażywając ten preparat, czyli tam, prawda, doustnie preparat codziennie, ten pacjent żyje latami i praktycznie rzecz biorąc bez żadnych objawów choroby. Co więcej, po iluś tam latach stabilnej choroby, również ustąpienia molekularnych cech choroby, ten lek można odstawić i w 50% jest szansa, że, prawda, kompletnie nie będzie potrzeby terapii, a jeżeli pojawiają się molekularne cechy wznowy choroby, wprowadzamy z powrotem ten preparat doustny i pacjent na tym może przez wiele, wiele lat praktycznie do końca życia prosperować. Postęp jest ogromny, tak, to jest. Ale teraz kwestia właśnie tej sytuacji, terapia daremna, prawda? Mamy dziecko, które w tym momencie widzimy, nic nie jesteśmy w stanie zrobić, a z drugiej strony cały czas liczymy na to, że taki preparat właśnie się pojawi. Ale jest druga strona medalu,
że wiemy dobrze, nie mamy nic takiego, tym typowym, konwencjonalnym leczeniem nie uzyskamy nic u tego dziecka poza toksycznościami, dziecko jest w świetnej formie, to może w takim wypadku lepiej zadecydować w ten sposób, wysyłamy tego pacjenta do domu, prawda, żeby jeszcze przez te na przykład miesiące był w stanie żyć pełnią życia, śledzimy bardzo intensywnie, czy coś nowego się nie pojawia, no i pozwalamy tak naprawdę, jeżeli się nic nie pojawi, spokojnie odejść temu dziecku, prawda, w domu, w warunkach domowych, gdzie będą dla niego, prawda, całe otoczenie będzie dla niego najlepsze, będzie pod opieką domowego hospicjum i zapewni mu się pełny komfort, prawda, tego przejścia na drugą stronę. Więc to są decyzje, które trzeba podejmować, decyzje bardzo trudne i które zawsze starałem się podejmować wspólnie z rodzicami, prawda, mówiąc im, proszę Państwa, no, nic nie jesteśmy w stanie więcej zrobić. Będziemy dalej, prawda, podawać te leki, będzie tylko coraz gorzej. Może spróbujmy podjąć taką decyzję, prawda, żeby już nie leczyć intensywnie tego dziecka, zapewnić mu komfort, prawda, czyli tej daremnej terapii nie stosować. Ale odnośnie do tego, co pan profesor mówi, to dwie sprawy. Rzeczywiście, tutaj to komentarz z sali widzę, jakby uzupełnianie. Czasem nieleczenie jest leczeniem, czyli lecząc uporczywie można tak zwiększyć toksyczność, że tak naprawdę zabierze się kilka miesięcy życia albo tygodni, a doda cierpienia. I to jest, no oczywiście nie wiemy jak będzie, ale to no, może dostarczyć naprawdę ogromnego cierpienia, skrócić życie i jeszcze więcej takiej traumy zostawić i dziecku i rodzicom. Więc to jest jedna rzecz, a dwa, że te cuda się zdarzają, bo przecież przypadki, no ja to akurat bardziej kojarzę z ostrej białaczki limfoblastycznej, z terapii CAR T, znam rodziców, których te dzieci już nie miały, po trzeciej, czwartej wznowie nie miały praktycznie żadnych szans i okazało się, że to CAR T może być, terapia CAR T może być wtedy jeszcze nierefundowana, ale może być zastosowana w Polsce i udało się, tak? Udało się to jedno pierwsze dziecko w Polsce wtedy uratować po tej czwartej wznowie i ten chłopiec nadal żyje. I kolejne dzieci dostały możliwość tej terapii, a teraz ona jest refundowana, więc jakby tu ogromną nadzieję warto pokładać w tych nowych lekach, które już w Europie, na świecie zostały posprawdzane, bo zaraz się otworzy możliwość na kolejnej. Te dzieci, które czasem przeżyją kolejne lata i będzie kolejna wznowa i dziś nie wiemy, tak jak pan profesor mówi, czy cokolwiek dla nich się znajdzie, za rok, dwa może się pojawić. Więc ja też, terapia jest cudem. To oczywiście, że jest medycyna, ale rodzice tak postrzegają, że to jest nagły cud, który się pojawi, bo już nie mieli nadziei. Oczywiście to jest ogromna praca naukowców, badaczy i onkologów, że takie leki się pojawiają. Także tu się bardzo dużo dzieje. Ale też jeszcze właśnie takie pomosty transatlantyckie są bardzo istotne, bo bardzo często jest tak, że te właśnie nowoczesne terapie na przykład są wprowadzone w Stanach w pierwszej kolejności. I w takim wypadku będziemy mogli zaproponować dziecku, jeżeli taka możliwość będzie, no, przesunięcie do tego ośrodka i zastosowanie tej terapii, więc na to bardzo liczę, dlatego że no, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, prawda, że jednak coś się da zrobić jeszcze, a nie mamy do tego dostępu. Prawda? To o tej przyszłości jeszcze za moment, a chciałabym się zatrzymać, bo tutaj mówiliśmy o tych różnych fazach badań, że nie zawsze to badanie jest na tyle zatwierdzone, że mamy pewność co do skuteczności i jest jakaś nowinka, która się pojawia i rodzic czasem chwyta się tej nowinki, bo sam sobie ją wynalazł, bo nie została zaproponowana nawet przez polskich onkologów, dlatego że jest na tyle niepewna, że no ani pan jako onkolog, ani żaden inny lekarz może nie brać odpowiedzi, nie może wziąć odpowiedzialności za coś, na co nie ma pewności, że ta terapia zadziała, ale rodzic tak się kurczowo trzyma, że jednak jest coś, pojawiło się na świecie coś, że może zadziałać, ale nie ma też świadomości, że to może być zupełnie nieskuteczne, a wręcz może przynieść odwrotny skutek. Już razem z całym tym bagażem, to już co pan profesor mówił, dodatkowych kosztów podróży, stresu, progresji ze względów na jakieś przestoje, ze względu na podróże, no różne się rzeczy mogą zdarzyć. Także trzeba być świadomym, że takie nowoczesne, znaczy najnowsze badania kliniczne otwierane w różnych fazach, na różnych etapach, mogą po prostu nie być odpowiednie dla danego dziecka. I to musi być bardzo skonsultowane. Trzeba pamiętać to, co mówimy, że my leczymy za pomocą protokołów europejskich.
I oczywiście mamy koordynatora krajowego danego protokołu dla danej jednostki chorobowej, ale również jest koordynator europejski albo czasami światowy, jeżeli protokół jest, prawda, gdzieś w świecie ta terapia stosowana. I trzeba pamiętać, że w takiej sytuacji, o której pani mówi, my zazwyczaj zadajemy koordynatorowi temu głównemu, temu najważniejszemu, prawda, pytanie, czy dla tego dziecka na tym etapie nie ma jednak gdzieś jakiejś możliwości terapeutycznej. I zazwyczaj dostajemy tę odpowiedź, nie, nie ma. I w tym momencie możemy też trochę się wesprzeć w sytuacji, kiedy rozmawiamy z rodzicami, którzy gdzieś znaleźli, prawda, w internecie ich hasło, że ta terapia dla tego dziecka, prawda, daje szansę, pokazujemy. Myśmy o to zapytali. Ci, którzy się na tym najlepiej znają, prawda, bo prowadzą europejski czy światowy protokół, mówią nie, nie ma żadnych danych potwierdzających, że ta terapia może zostać zastosowana. Czyli to jest też informacja dla rodziców, że jeżeli szukają na własną rękę, to w pierwszej kolejności niech uzyskają taką opinię konsultantów dla własnego spokoju, jeśli jakby nie ufają samemu zdaniu lekarza prowadzącego, to poprosić o dalsze konsultacje. Niech dostaną taką wiedzę, bo też rodzic... Dobrze wiemy, że rodzic, póki nie będzie miał poczucia, że zrobił wszystko, będzie czuł się, że coś zaniedbał. Więc taka konsultacja z tymi krajowymi i międzynarodowymi konsultantami to już jest rzetelna informacja a propos możliwości leczenia. A też trzeba od razu powiedzieć to, że w dzisiejszych czasach tak naprawdę wchodzimy do sieci i się w tej sieci topimy. Bo mamy natłok informacji, z których duża część, prawda, jakaś część jest sprawdzona i to są wiarygodne informacje, ale jest mnóstwo informacji, która z jakichś powodów kompletnie niesprawdzona pojawia się, prawda, jako informacja wiarygodna. I bardzo trudno jest rodzicowi zweryfikować, czy to, o czym się tam mówi, czy to jest prawda i czy warto w to wierzyć. Dlatego myślę, że warto zawsze, jeżeli ktoś ma taką wątpliwość, podejść do swojego lekarza prowadzącego, powiedzieć: proszę panie doktorze, znalazłam taką informację w sieci, czy pan może mi to potwierdzić, prawda, czy ta metoda terapii daje jakiekolwiek szanse. I wtedy no, z wiarygodnego źródła będzie odpowiedź tak lub nie. Trzeba dążyć też, czasem ta komunikacja nie jest idealna, ale to myślę, że tu wiele czynników jest, które na to wpływa. To nie jest tylko wina lekarzy, to często jest albo brak czasu, który po prostu lekarze nie mają, albo też frustracja rodzica, że nie będzie zrozumiany, więc nie zapyta. Tutaj wymaga to też na pewno takiej delikatności, ale pierwsze co to trzeba rzeczywiście tą ścieżkę taką otwartą w danej klinice, gdzie najlepiej znają tego pacjenta, bo znają cały obraz kliniczny przecież pacjenta, tam trzeba wszystko popytać i posprawdzać zdanie konsultantów. To przejdźmy do też kolejnego bardzo ważnego punktu. To już było trochę mowa o tym, ale chciałabym, żeby pan profesor powiedział w dwóch zdaniach, jak wygląda bezpieczeństwo udziału dziecka w badaniach klinicznych. Tu była mowa, że jest sponsor, są jakieś ubezpieczenia. Pojawiła się kwestia też osób kontrolujących badanie kliniczne pod względem właśnie zasadności, etyczności, jest komisja bioetyczna. Jak wygląda to bezpieczeństwo z taką informacją dla rodziców, że czy wszystko jest zrobione, żeby rodzic mógł się czuć, że dziecko jest w pełni bezpieczne w tym badaniu klinicznym? Więc tak naprawdę w pierwszej kolejności pojawia się taka wstępna informacja, że taki protokół badania klinicznego powstaje. I następnie dostajemy zapytanie albo od sponsora, prawda, krajowego, albo od sponsora zagranicznego, czy nasz ośrodek takich pacjentów leczy i również czy chciałby w takim badaniu uczestniczyć. Jeżeli składamy taką ofertę wstępną, że oczywiście chcielibyśmy do tego badania przystąpić, to podpisujemy tak zwaną klauzulę poufności, bo jak Państwo wiecie, dla tych wszystkich protokołów terapeutycznych no, są pewne prawa autorskie ustalone i następnie dostajemy taki skrót tego protokołu, na czym ta terapia będzie ewentualnie polegać. Jeżeli po przeczytaniu tego protokołu, przedyskutowaniu go wspólnie razem, często w obrębie kilku ośrodków w Polsce, ustalamy, że ta terapia dla naszych dzieci będzie terapią odpowiednią,
zgłaszamy, prawda, to, że chcemy w takim badaniu uczestniczyć i wtedy uruchamiane są wszystkie procedury, europejskie procedury, procedury oparte o prawo europejskie, które pozwalają na wprowadzenie danego protokołu. Więc po pierwsze są podpisywane ścisłe umowy pomiędzy tym ośrodkiem, który bada i sponsorem tego badania. I następnie również są to zaangażowane dyrekcje szpitala, gdzie szpital potwierdza, że wszystkie procedury, które znajdują się w tym protokole, ten szpital jest w stanie zapewnić. I to są wszystkie procedury diagnostyczne, to są procedury bankowania tkanek, które często się wiążą z takim protokołem. Następnie wszelkie procedury terapeutyczne, że dany ośrodek jest w stanie zapewnić. I również, że ośrodek zobowiązuje się do tego, że wszelkie powikłania związane z terapią będzie raportował, jeżeli to jest lekkie powikłanie, to jest dłuższy okres czasu do tego, żeby raportować. Jeżeli to jest powikłanie istotne, tak jak mówiliśmy, w krótkim okresie czasu to powikłanie musi zostać raportowane. Następnie, jeżeli te, prawda, wszystkie umowy są podpisane, a wcześniej jeszcze ten protokół jest przekazywany do komisji bioetycznej, gdzie, tak jak mówiłem, grupa specjalistów siada i przegląda bardzo tutaj intensywnie, czy ta forma terapii nie wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem dla dziecka. Musi być ta odpowiedni stosunek, prawda, korzyści w stosunku do ryzyka. I oczywiście jak zapewnione jest bezpieczeństwo pacjenta i również to, na co się bardzo podkreśla, zwraca uwagę, to jest kwestia, czy rodzice są w wystarczającym stopniu i w sposób zrozumiały poinformowani, na czym polega ten protokół badawczy, jakie korzyści odniesie pacjent, jakie się ryzyka z tym wiążą, że również są na odpowiednim poziomie przygotowane informacje dla pacjentów, dlatego że mamy obowiązek informować pacjentów już od 13 roku życia z podpisywaniem przez nich zgód. Często w niektórych protokołach również są pewne procedury informacyjne dla młodszych dzieci, nieobowiązkowe w sensie prawa europejskiego, ale prawda, sponsor uważa, że młodsze dziecko również powinno zrozumieć, prawda, w czym uczestniczy. I następnie komisja bioetyczna sprawdza również, czy dane osobowe, prawda, osób uczestniczących w tym badaniu będą zabezpieczone, że gdzieś nie wypłyną, prawda, na zewnątrz niezgodnie z tym, z wolą rodziców, prawda, że będą anonimizowane. I wreszcie, prawda, że również komisja bioetyczna będzie informowana na każdym etapie, jeżeli cokolwiek niezgodnego z tym, co się przewiduje protokół, się pojawi. I następnie tak naprawdę wprowadzamy ten protokół w danym ośrodku, bardzo uważnie pilnując wszystkich procedur, które są w nim zapisane i które mamy obowiązek pod różnymi, prawda, restrykcjami stosować w sytuacji, kiedy podpisaliśmy zgodę na stosowanie tego protokołu. Mhm. To jeszcze jest jedno bardzo istotne, że jest zawsze zapis w takim protokole, że jeżeli rodzic uzna, że z jakichś powodów nie chce dalej uczestniczyć w tym programie badawczym, to również może, prawda, w każdej chwili odstąpić od tego badania. Mm-hmm. Czyli ta pełna informacja to jest jedno, a dwa, bo to też już mówiliśmy, nieraz się w naszej rozmowie przetoczyło, większość tych badań klinicznych to są sprawdzone protokoły leczenia, to metody, które są, bo albo posiadają niewielkie zmiany, że wprowadzona jest na przykład nowa generacja leku, która jest mniej toksyczna, albo jeden lek, który w tym całym koktajlu chemioterapii jest dodany, to nie jest tak, że badanie kliniczne oznacza zupełny eksperyment i nie wiadomo, co się tam zadzieje. To są bardzo często wieloletnie sprawdzone metody leczenia, zestawy leków, które są po prostu coraz skuteczniejsze, bo my te statystyki, jak sobie poszukamy, no to one poszły tak w górę, jeśli chodzi przez te ostatnie dziesięciolecia, że to jest ogromny sukces i z tych, no odwróciły się to zupełnie proporcje, jeśli chodzi o wyleczalność tych dzieci w ciągu ostatnich tych tam kilkudziesięciu lat. Tak naprawdę to, na co w tej chwili przede wszystkim zwracamy uwagę,
to po pierwsze walczymy często na przykład o 10%, prawda, bo mamy 90% skuteczność, więc próbujemy tak wysublimować ten protokół, żeby jeszcze, prawda, te 10% miało większe szanse na wyleczenie. A druga kwestia, która jest, no wszyscy wiemy dobrze, że duża część tej chemioterapii, którą stosujemy od wielu, wielu lat, no jest bardzo toksyczna dla organizmu, dla różnych tkanek. W związku z tym to, na co się bardzo w tej chwili zwraca uwagę, to próba takich modyfikacji tych protokołów, aby ta toksyczność była ograniczona i te tak zwane odległe powikłania, żeby występowały jak w najmniejszym stopniu. Tak, no bo Więc tutaj to są czasem po kilku albo nastu, dziesięciu latach objawiają się problemy, które są no niestety pokłosiem leczenia, tak, ta kardiotoksyczność z opóźnionym zapłonem, jakieś problemy neurologiczne, tych problemów jest. endokrynologiczne, prawda, czy ten. Także w związku z tym, no, w tym kierunku idzie w tej chwili cały świat, żeby ograniczać toksyczności, oczywiście nie zmniejszając skuteczności protokołu. No właśnie, a jeszcze pojawiło się hasło komisji bioetycznej. Z tego co wiem, to tutaj też nastąpiła zmiana w Polsce i to też jakby te zmiany następują w ostatnich latach przy udziale też bardzo prężnym. Wiem, że tutaj Rzecznik Praw Pacjenta działa i istnieje takie ciało jak Rada przy Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjentów onkologicznych, czyli znaczy Rada, to jest Rada Organizacji Pacjentów, nie tylko onkologicznych. I ta komisja bioetyczna obecnie, jeśli dobrze kojarzę, chyba pod koniec stycznia była ustawa, nowelizacja ustawy o badaniach medycznych. W skład tej komisji bioetycznej mają wchodzić również pacjenci. To nie są tylko eksperci, ale jest tam też taka miejsce dla pacjentów, dla przedstawicieli organizacji, więc to, co pan profesor mówi, tam to ta kontrola już może się na samym początku zaczynać, bo w tej komisji mogą zasiadać właśnie, już teraz chyba, jakby to się zaczyna, w Polsce będą tam mogli zasiadać przedstawiciele organizacji pacjenckich albo też sami rodzice pacjentów, bo tu mówimy o onkologii dziecięcej, więc rodzice, gdzie też będą mieli jakiś realny wpływ na to, co się dzieje w tych badaniach klinicznych. I ta komisja bioetyczna chyba ma działać przy Agencji Badań Medycznych, więc tu też pan profesor mógłby powiedzieć dwa zdania, jaka jest rola Agencji Badań Klinicznych w Polsce, co to jest za organizacja, instytucja i jaką ma rolę w tych Tak. całych. Więc po pierwsze, tak jak pani powiedziała, te przepisy wchodzą w życie, więc ponieważ jestem w Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc dostaliśmy ostatnią informację właśnie o tym, że to nowe prawodawstwo jest wprowadzane i będą się komisje bioetyczne do tych zmian przygotowywać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, Agencja Badań Medycznych. Stworzono pewien fundusz, gdzie oraz pewne komisje, do których można składać właśnie pewne propozycje protokołów badawczych i uzyskać po zatwierdzeniu przez tą komisję, uzyskać finansowanie, prawda, przeprowadzenia danego badania klinicznego. I no, niewątpliwie to bardzo poprawia możliwość wprowadzenia protokołów badawczych w Polsce. Jest tylko jeden drobny problem, o którym właściwie mówimy tutaj od samego początku, że my jesteśmy w sieci projektów europejskich. Jesteśmy, prawda, krajem uczestniczącym w projektach i stosunkowo rzadko, można powiedzieć nawet bardzo rzadko się zdarza, biorąc pod uwagę nasze do tej pory możliwości, które mieliśmy, że projekt badawczy terapii danego typu nowotworu powstaje w Polsce. Czyli Tak autorem są, jakby jest polski ośrodek, tak? jak mówiliśmy, zazwyczaj sytuacja jest taka, że te projekty powstawały w latach 80. i były nadbudowywane, prawda, przez wiele, wiele lat, więc te najnowocześniejsze protokoły są protokołami europejskimi, które zostały gdzieś stworzone. I teraz problem polega na tym, że Agencja Badań Medycznych wymaga, aby prawa autorskie dotyczące danego projektu badawczego przenieść właśnie z tego sponsora zagranicznego na Agencję Badań Medycznych. I tu niestety trafiamy na duży problem. Myśmy przynajmniej w dwóch sytuacjach mieli tego typu kłopoty. To znaczy, jedna to była choroba Hodgkina, gdzie sponsorem jest inny kraj europejski,
i no, nie uzyskaliśmy zgody na przeniesienie tych praw autorskich. A druga to była ostra białaczka mieloblastyczna, gdzie do takiej samej sytuacji doszło i musieliśmy szukać innego sponsora i na szczęście udało się znaleźć jako sponsora badania DKMS. Więc z tym mamy ogromne problemy i no, cały czas próbujemy dyskutować na poziomie Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej z ministerstwem, żeby jednak otworzyć furtkę dla protokołów europejskich, dlatego że no, w ten sposób tak naprawdę dużą część onkologii dziecięcej no, odsuwamy od możliwości finansowania przez Agencję Badań Medycznych, a tym bardziej będzie jeszcze dodatkowy kłopot, jeżeli komisje bioetyczne będą w obrębie Agencji Badań Medycznych. No, pytanie, tego jeszcze nie wiemy, jak to się wszystko ułoży, prawda, jak będzie kwestia wyglądała zatwierdzania przez te komisje protokołów europejskich, które nie są finansowane ewentualnie przez Agencję Badań Medycznych. Mam nadzieję, że nie będzie z tym po prostu jakichś specjalnych problemów. Mm-hmm. Czyli tak, tutaj się trzeba zdawać sprawę, że te problemy formalne i rejestracje tych pewnie wszystkich w Polsce wiążą się też z takimi polskimi wymogami. Te problemy tworzą się. Tutaj mamy nadzieję, że też dzięki wysiłkom Polskiego Towarzystwa Onkologów i jakieś tam porozumienie z ministerstwem będzie osiągnięte, żeby ruszyć większość tych badań, które czekają w kolejce, bo to też nie jest tak, że przecież do tych badań mamy utrudniony dostęp. To, co pan profesor mówił w polskich, to zaraz też chciałbym, żeby wymienił o kilku tych polskich, które się toczą dzięki no, różnym działaniom, zostało otwarte. Tak, chciałem właśnie między innymi wspomnieć tutaj kwestie niekomercyjnych badań klinicznych, które no w pewnym momencie pojawiły się w Polsce i tak naprawdę nikt w ministerstwie nie był w stanie zrozumieć, że tak naprawdę niekomercyjne badanie kliniczne nie polega na tym, że ośrodek zarabia, prawda, na wprowadzeniu tego, bo firma mu płaci jakieś środki finansowe, tylko że to dla dobra pacjentów jest sytuacja taka, że firma bezpłatnie udostępnia preparat i prawda, w ramach uniwersyteckich badań przeprowadzane są tego typu prawda, badania. I przeszliśmy drogę przez mękę. Muszę przyznać, że podziwiałem panią profesor Balbierz, która chciała wprowadzić właśnie takie niekomercyjne badanie kliniczne u pacjentów z chorobą Hodgkina i u pacjentów z neuroblastoma. No i to przez wiele, wiele lat się toczyło. No, w końcu się udało i tak naprawdę po tych pierwszych doświadczeniach później ruszyły te kolejne niekomercyjne badania kliniczne i na dodatek jeszcze, prawda, już w tej chwili ustalono akty prawne, które pozwalają na to, że już w sposób uporządkowany te niekomercyjne badania kliniczne można w Polsce wprowadzać. No to jest świetna wiadomość, więc trzymamy kciuki, żeby to ruszyło dalej. I teraz tak bardzo szybko wymieniły kilka, bo z tego co wiem, po prostu tych badań też jest sporo, bo mówimy, że utrudnienia są, ale jest dużo. Jest dla ostrej białaczki limfoblastycznej, co pan profesor mówił, tu koordynacja jest w Łodzi, ale i chyba Śląski Uniwersytet Medyczny, ale stosowany protokół jest. Tutaj od razu chyba to odpowiemy na pytanie, czy modyfikacja protokołu nie jest już otwarciem badania klinicznego. Pewnie czasem jest, bo takim przykładem jest właśnie CALPOL, czyli to była na tyle duża modyfikacja protokołu istniejącego, ale autorami byli polscy onkolodzy, że zostało to zatwierdzone jako polskie badanie kliniczne, ale bazą był międzynarodowy protokół grupy... Tak, niemiecko-włoski. Który... Natomiast tutaj była też dość ciekawa sytuacja, dlatego że udało się tym twórcom CALPOL-u, czyli pan profesor Młynarski, profesor Szczepański, udało się im uzyskać zgodę na przeniesienie praw autorskich dla tej bazy, prawda? To rzadko ma miejsce, tak? Czy to w ogóle jedyna taka okazja? Także no, muszę przyznać, że jestem pełen podziwu, udało im się to załatwić. No i wprowadzili bardzo mądre zresztą poprawki, prawda, tego schematu głównego protokołu. Wydaje się, że poprawki skuteczne, które wydaje się również, że będą wzorem pewnym dla pozostałych krajów europejskich do tego, że właśnie te formy terapii warto do tego podstawowego protokołu wprowadzić. Co więcej, jest taka zapowiedź, że po zakończeniu tego badania klinicznego wrócimy z powrotem do tego głównego badania europejskiego, już nie jako prawda, osobne badanie, tylko jako ponownie wspólne badanie w obrębie
całej grupy europejskiej. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o wsparcie Agencji Badań Medycznych, no bo to, co jeszcze dodatkowo trzeba powiedzieć, że udało się dzięki temu badaniu zorganizować właściwie no, pełnoprawne badanie ze wszystkimi wymogami, prawda, z monitorami, z całą organizacją, całą logistyką prowadzenia badania w Polsce. Bo do tej we pory... wszystkich ośrodkach, tak, które, gdzie leczą się dzieci chore na ostrą białaczkę. Tak, bo do tej pory była sytuacja taka, że ten główny sponsor międzynarodowy, on tą logistykę organizował i wynajmował tak naprawdę tutaj jakąś agencję monitorującą na terenie Polski, która w ramach tego europejskiego programu to monitorowanie przeprowadzała. Natomiast tutaj w przypadku Calpolu cała ta logistyka, ogromna logistyka zresztą, myślę, że to będzie również bardzo dobre doświadczenie dla wszystkich innych ośrodków w Polsce, na to, że no jesteśmy również jako Polska w stanie w pełni prowadzić tego typu badania na terenie naszego kraju. Także to jest bardzo dobra szkoła jazdy, wydaje się. I tutaj dochodzi jeszcze taki element całej tej, tu pan profesor wspomniał, całej bazy danych pacjentów, że każdy ośrodek ma dostęp do bazy danych, tam jest szybko wprowadzane wszystko, więc to jest też ogromny taki postęp i tego chyba też wcześniej nie było. Więc... Znaczy, zawsze w przypadku europejskiego programu badawczego razem z programem przychodziła międzynarodowa baza danych, do której, prawda, wpisywane były wszystkie te dane pacjentów, które były wymagane, jeżeli chodzi o prowadzenie protokołu, a więc prawda, czy protokół jest realizowany tak, jak został zaplanowany, czy pojawiły się jakieś powikłania, jaka jest odpowiedź, prawda, na to leczenie. Tak, wyniki badań, znaczy wyniki leczenia muszą być podane także jako wniosek. Na marginesie w Calpolu korzystamy z protokołu, który znaczy z bazy danych, która została zmodyfikowana w oparciu o tą europejską bazę danych, ale ta baza danych jest na tyle kompatybilna z tą europejską, że wydaje się, że powrót również nie będzie trudny, także będzie można tych pacjentów dołączyć do pacjentów pozostałych europejskich. Mm-hmm. To kolejne, szybko wymieniając, wiem, że w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie też kilka badań jest otwartych, to już dedykowane takiej chorobom, które wymagają głównie chirurgii, ale to dotyczą mięsaków, histiotyce, to chyba ze trzy badania, to chyba wspólnie z akurat z amerykańskimi sponsorami, nie wiem, czy to nie jest otwarte. W Krakowie, pan profesor mówił, prowadzone są jeszcze dobrze? My prowadzimy tak naprawdę niekomercyjne badanie dotyczące białaczki mieloblastycznej, prowadzimy niekomercyjne badanie dotyczące choroby Hodgkina, prowadzimy również co najmniej dwa niekomercyjne badania dotyczące neuroblastoma. Jedno to jest badanie dotyczące immunoterapii w pierwszej linii leczenia neuroblastoma, a drugie badanie, które niestety na razie tylko jest otwarte w Polsce, to jest badanie, gdzie u pacjentów, u których niestety doszło do wznowy czy progresji neuroblastoma, prowadzimy połączenie chemioterapii z immunoterapią. No i w pewnym odsetku udaje nam się tych pacjentów ratować. Także do tego badania zjeżdżają no, pacjenci z całej Polski do Krakowa, bo to jest jedyne miejsce, gdzie można to stosować. Natomiast mamy jeszcze otwarte różne badania komercyjne. Zawiesiliśmy całą tą listę naszych badań na stronie Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Także można z tego skorzystać. Co więcej, Kraków jest jedynym ośrodkiem w Polsce, który jest w takiej organizacji ITCC. I to jest właśnie kolejna organizacja, która grupuje ośrodki onkologii dziecięcej w całej Europie, często też inne ośrodki również w świecie, które pozwalają na otwarcie badania klinicznego jakiegoś preparatu na terenie danej jednostki. I w tym momencie już mamy przynajmniej dwa badania u progu. Tak jak razem uczestniczyliśmy w spotkaniu z szefami ITCC, no jest pewien problem z kształtem umów, które muszą być dostosowane. Problemy prawne wchodzą mocno do prawodawstwa polskiego, ale jesteśmy już blisko końca budowania tej umowy dla pierwszego badania. I w takim wypadku będą już powtarzalne te umowy w kolejnych badaniach.
I dzięki temu będziemy również wieszać informacje na stronie, że dla danej jednostki chorobowej, dla danego raczej typu nowotworu, bo to dotyczy pojedynczych tak naprawdę sytuacji, mamy to badanie otwarte w Krakowie i możemy pomóc takim pacjentom. No, mam nadzieję, że również inne ośrodki w Polsce do tej grupy ITCC zostaną włączone w przyszłości. I że to będzie... chyba już się dzieje. Nie wiem, czy Warszawa, tam ośrodek warszawski jest tam w trakcie, także tu liczymy na duży postęp. Te problemy prawne, jak bardzo mnie to cieszy, bo parę miesięcy temu była informacja, że te problemy rzeczywiście są duże, więc tutaj świetnie, tak, że to idzie do przodu, bo jest szansa, z tego co pamiętam w raportach tego ITCC, tam było rzeczywiście pootwieranych badań klinicznych w innych krajach ogromnie dużo. Chyba Francja tam przoduje, jeśli chodzi, mówimy o onkologię dziecięcą. Więc, no... Więc w tym momencie tak naprawdę, jeżeli nam się uda jednak to zapewnić otwarcie takiego badania u nas tutaj w kraju, no to będzie łatwiej pacjentom, bo zawsze prościej jest, prawda, przejechać do Krakowa niż pojechać na przykład do Francji czy prawda, Stanów Zjednoczonych. No ale jeżeli oczywiście będzie taka w przyszłości możliwość, chociażby w tej białatce mieloblastycznej, gdzie powstaje ten EUPAL, prawda, ten duży protokół, że taki protokół będzie w Stanach Zjednoczonych otwarty, no to w sytuacji, kiedy całą logistykę zorganizuje się, no to również ten przejazd na ten drugi koniec świata będzie możliwy. Prawda? To są świetne wiadomości, więc trzymamy kciuki, bo tutaj się dużo zmienia. To tak jeszcze dorzucę, wiem, że Wrocław to jest wznowa ostrej białaczki infibulastycznej, to tam chyba jest badanie kliniczne i już mówiliśmy o guzie. Chłoniaki mają całą... A i chłoniaki jeszcze oczywiście, tak. Grupę i przede wszystkim pani profesor Kazanowska również, mięsaki tkanek miękkich i to jest bardzo dobrze koordynowane badanie na całą Polskę, łącznie z tym, że są organizowane spotkania raz przynajmniej na 2 tygodnie, gdzie omawia się nowych pacjentów, sposób postępowania i prawda, czy można ewentualnie jakoś zoptymalizować leczenie, żeby ten wynik u konkretnego pacjenta był jak najlepszy. I to wspominaliśmy jeszcze badanie dotyczące guzów mózgu, koordynuje Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, więc tych badań jest sporo. Niektóre to są środki tylko centralne koordynujące, które koordynują działania we wszystkich klinikach, a niektóre, tak jak tu pan profesor mówił o Krakowie przy neuroblastomie, niektóre są centralnie prowadzone w jednym ośrodku, ale dotyczą tak małej liczby pacjentów, że wręcz nie ma możliwości otworzyć ich szerzej, no bo logistyka tu by była zbyt trudna i to są dochodzą koszty, więc łatwiej jest te kilka dzieci z kraju przetransportować do jednego ośrodka. To zamykając naszą rozmowę, listę pytań, ja tu zaraz wrzucę te dwa pytania, przepraszam za przedłużenie, ale rozmowa jest naprawdę bardzo bogata w wiele informacji, więc nie chciałabym też urwać jej zbyt wcześnie, ale podsumowując, ten rozwój badań klinicznych, pan profesor parę rzeczy już powiedział, więc jakby podsumować, jak wygląda przyszłość tych badań klinicznych, co się będzie działo i na co możemy liczyć w pierwszej kolejności, tu był ten most transatlantycki, tu są działania w ramach projektów ITCC, co się będzie działo dobrego wkrótce, na co mamy szansę i o tym postępie badań klinicznych w Polsce niech pan profesor podsumuje. Jak państwo wiecie, świat się otworzył, prawda? Doświadczyliśmy tego na różnych poziomach, nie tylko w kwestiach terapeutycznych, ale w kwestiach możliwości przesuwania się, prawda, choćby turystycznie na zupełnie koniec naszego globu. Więc w związku z tym to jest pierwsza kwestia. Jesteśmy w stanie podróżować, prawda, przemieszczać się. Druga sprawa, jak państwo widzicie, spotykamy się online, prawda? Więc w związku z tym też nie musimy jechać na drugi koniec świata, bo w krótkim czasie możemy się ze sobą połączyć i przedyskutować najnowsze metody terapeutyczne. Co się dzieje prawie codziennie pewnie. Dokładnie, co więcej, jak państwo wiecie, wchodzą pewne nowe metody terapeutyczne, na przykład robotyka i możliwość operacji, bardzo skomplikowanych operacji, na przykład onkologicznych, wykonywanych z ogromną precyzją przez roboty, więc to również do Polski wkracza w najbliższym okresie czasu, ale to wszystko powoduje to i tak naprawdę może operować chirurg będący w Stanach Zjednoczonych, mając robota dostępnego na przykład w ośrodku krakowskim i siedząc, prawda, przy klawiaturze jest w stanie w takiej już operacji uczestniczyć. Na razie wygląda jak science fiction, ale to już się dzieje, niesamowite. To wszystko wkracza powoli. W związku z tym tak naprawdę jest sytuacja taka, że jesteśmy w tej chwili ogromną siecią
międzynarodową. Co więcej, tak jak mówiłem wcześniej, ośrodki onkologii, hematologii dziecięcej były dużo wcześniej zorganizowane niż ośrodki dorosłych. W związku z tym ta sieć jest bardzo ścisła. Te kontakty już są bardzo bliskie między onkohematologami na całym świecie. W związku z tym to, co nas czeka, to przede wszystkim bardzo sprawny przepływ informacji dotyczący możliwych nowych terapii w onkologii dziecięcej. W związku z tym te protokoły, które stosujemy, są bardzo szybko aktualizowane i uzupełniane o nowoczesne terapie. A druga kwestia, ta organizacja międzynarodowa, która pozwala na to, żeby wyspecjalizować na przykład jeden ośrodek w jakimś jednym aspekcie, prawda, leczenia bardzo trudnej i rzadkiej sprawy i umożliwić przejazd pacjentom z drugiego końca świata do tego ośrodka, zapewniając pełną logistykę, aby ta terapia ratująca życie dziecka mogła być zastosowana na drugim końcu. Także czekają nas duże zmiany, duże możliwości. No i mimo wszystko mam nadzieję, że w krótkim czasie dźwigniemy te 80% do blisko 100%, bo ja bardzo liczę na to, na te nowe terapie. Pamiętam, w 2002 roku byłem ponownie w Bostonie i zapytałem tam takiego guru od onkologii, hematologii dziecięcej, no jaka jest przyszłość onkologii, hematologii dziecięcej na najbliższe lata. I on powiedział, że są dwie kwestie. Pierwsza to jest immunoterapia, czyli te leki przeciwciała, które na przykład w neuroblastoma, prawda, wprowadzamy, które rozpoznają konkretne białko na powierzchni nowotworu i układ immunologiczny zmuszają do tego, żeby nowotwór niszczyć. A druga kwestia to są leki celowane, czyli leki, które blokują namnażanie nowotworu. Tak jak mówiłem o tej mojej pacjentce 16-letniej, że gdyby był ten preparat, to żyłaby, prawda, w bardzo dobrym komforcie przez wiele, wiele lat. Więc w związku z tym to jest przyszłość nowotworu, leczenia nowotworów i te terapie w ogromnej ilości wkraczają teraz. Tak jak mówiliśmy, dorośli te preparaty już stosują i one muszą w stosunkowo krótkim czasie również dotrzeć do onkologii dziecięcej. Dokładnie tak, także już obserwujemy i zmniejszenie tej toksyczności leczenia to też była mowa, bo jeśli ta immunoterapia wypiera albo zastępuje agresywną chemioterapię, która powoduje więcej powikłań, no to tu mamy znaczne ograniczenie toksyczności, czyli lepsze życie dla pacjentów w przyszłości, dłuższe, zdrowsze, w lepszej kondycji. Panie profesorze, to ja zamknę już swoją listę pytań. Wyświetlę tu parę, o których jeszcze chyba nie dyskutowaliśmy w trakcie. O neuroblastomie wyświetlę, bo było, teraz zobaczę, czy to jest dokładnie to, co już żeśmy omówili. Zobaczę, czy się wyświetla chyba. O, czy widzi pan profesor pytanie? Tu chodzi o tą, nie jestem pewna, czy odpowiedzieliśmy na całość tego pytania, bo tu chodziło o to właśnie naciąganie. Tak, wydaje się, że po prostu warto zawsze sprawdzić, najpierw porozmawiać z ośrodkiem, który prowadzi daną terapię na terenie Polski, czy to, co proponuje ośrodek zagraniczny, komercyjny, bo to jest ośrodek komercyjny, czy tak naprawdę zapewni lepszą jakość tej terapii w stosunku do tego, co możemy zaoferować w Polsce. I wierzcie mi Państwo, że wielokrotnie odpowiedź będzie taka, że nie. Natomiast jeżeli jest sytuacja taka, że my nie jesteśmy w stanie dziecku zaoferować na terenie Polski odpowiedniej terapii, to my staramy się szukać, gdzie w Europie taką terapię można zastosować i wtedy sami Państwu proponujemy, prawda, taką możliwość i przesunięcie dziecka do innego ośrodka. Czyli warto przypomnieć, konsultujemy i najlepiej z tymi ośrodkami, które mają najwięcej doświadczenia w przypadku neuroblastomy, jest to Kraków. To teraz przeskoczymy do tutaj guzy mózgu, bo to jest drugi temat, który był, ale o tym jeszcze chyba nie mówiliśmy, jeśli chodzi o dostępność protokołów w Polsce dla meduloblastomy, jeśli dobrze czytam. Znaczy prawda jest taka, że jeżeli, po pierwsze, tak jak mówiłem, od tamtego roku mamy te spotkania, prawda, z guzą, z grupą leczącą guzy mózgu międzynarodowe, gdzie dla każdego protokołu, dla każdego dziecka ustalamy najbardziej optymalną terapię. Jeżeli chodzi o kwestię
przeszczepienia, to jak Państwo wiecie, my mamy w tej chwili kilka ośrodków przeszczepowych w Polsce. W przypadku guzu mózgu to są procedury autoprzeszczepienia i wszystkie te ośrodki w Polsce są w stanie tą procedurę przeprowadzić. Jeżeli jest wskazanie do tej terapii, my tak naprawdę tą terapię jesteśmy w stanie dziecku zapewnić. Natomiast oczywiście jest zawsze pytanie, czy w tej jednostce chorobowej, w tym rozpoznaniu, przy tym ustawieniu genetycznym ten protokół jest najbardziej optymalny i to na tych międzynarodowych spotkaniach jesteśmy w stanie ustalać. Jeżeli jest hasło takie, tego pacjenta proszę kwalifikować do autologicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych, to na pewno będzie zakwalifikowany. To ostatnie pytanie, bo czas goni, ale tutaj widzę, już nowych nie ma. To też już mówiliśmy, częściowo, dokładnie. I nie tak. Wszystko było. Tak, wydaje się, że jeżeli to wszystko zależy, jak głęboka jest ta modyfikacja i w tym momencie tak naprawdę zazwyczaj, jeżeli to jest duża modyfikacja, to sponsor, prawda, przedkłada nowy protokół, który idzie pełną ścieżką zatwierdzenia, prawda, i tak jak to już omówiliśmy i wprowadzenia go jako badania niekomercyjnego. Dobrze, na resztę pytań odpowiadaliśmy w trakcie, ale czas goni, i tak widzę teraz na zegarku, że bardzo żeśmy przedłużyli, przepraszam, ale informacji było tyle, że trudno było się zmieścić w tym czasie. Wyżej pytanie o Barcelonie, a to pytanie o Barcelonie to właśnie pan profesor odpowiedział a propos wyjazdów. Zawsze zapytać się, czy w Polsce nie ma, czy to co proponuje Barcelona możemy zrealizować w Polsce na tym samym poziomie. I tak jak powiedziałem, wielokrotnie odpowiedź będzie, że tak. Więc mam nadzieję, że to jest wystarczająca odpowiedź, bo to właśnie chodzi o to, żeby wiedzieć, co jest dostępne w Polsce, a nie od razu po diagnozie uciekać gdzieś, bo za granicą się słyszało, że jest lepiej. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za ten czas wieczorny. Przepraszam za opóźnienie. Ja się bardzo cieszę, bo już miałam odwoływać, więc w sumie w ostatnim momencie pan profesor się dołączył. Wam wszystkim moim drogim rodzicom i oglądającym dziękuję za cierpliwość. Kraków dziękuję. I dziękuję wam wszystkim za tą cierpliwość, za obecność, za pytania, za udział w dyskusji. Nagranie będzie dostępne na YouTubie od jutra, więc to kompendium wiedzy pozostanie, więc panie profesorze, ogrom wiedzy, bardzo dziękuję za tą otwartość, bo to rzeczywiście wiele informacji przekazał pan profesor, których musielibyśmy godzinami szukać gdzieś w internecie, a tu mamy wszystko w jednym miejscu. Także życzę miłego wieczoru. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Dziękuję tradycyjnie wszystkim naszym partnerom, sponsorom, dzięki którym możemy prowadzić te webinary i portal. I do zobaczenia gdzieś w przyszłości, a Was zapraszam na kolejne webinary, które będą też zawsze dostępne. Dziękuję panie profesorze jeszcze raz. Dziękujemy jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Do widzenia.